Dzisiaj kilka rzeczy naj. Pierwsza sprawa to najlepsze skarpetki kolarskie, jakie można sobie sprawić. Druga rzecz naj, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to najlepsze pedały do CX i XC podobno, jakie też można sobie sprawić i jakie kupiłem od Niemca. I w zasadzie tyle rzeczy naj. Chyba, że wpadnie coś jeszcze, to dorzucę. A jadę dzisiaj najczęściej uczęszczaną trasą okoliczną koło Lublina, czyli trasą na Zakrzówek. Tamtędy będę jechał na Zakrzówek. I co? I to jest trasa Zakrzówek, Bychawa, te okolice. Tutaj jest Jezus, który pokazuje, że w tą stronę jedziemy bardziej na Bychawę, w tą stronę jedziemy bardziej na Zakrzówek. Tam jest bardziej ruchliwa trasa, tu jest mniej ruchliwa trasa. I co? I polecam sprawdzić trasę na Zakrzówek, jakbyście byli w okolicach Lublina. Na pewno spotkacie dużo lokalsów na rowerach szosowych, bo ta trasa jest naprawdę dość intensywnie objeżdżona w weekendy. Do tego stopnia, że powstały takie wgłębienia w asfalcie od kół szosowych. No, dobra. To lecimy. Dobra, więc lecimy z rzeczami naj i zaczynając od skarpetek. Najlepsze skarpetki, w jakich miałem okazję jeździć i w jakich jeżdżę cały czas. Bezkonkurencyjne skarpetki Shimano. Shimano S-Fire. Są bardzo wygodne. Są wykonane z takiego jakiegoś kosmicznego materiału, który w ogóle nie ulega uszkodzeniom. Te skarpetki już mają swoje lata. Tutaj się odbarwiły. Tutaj widać, mają inny kolor, gdzie były w bucie. Ale dużo w nich jeżdżę, nie mają w ogóle żadnych przetarć, dziurek, nic się z nimi nie dzieje, a używam ich bardzo intensywnie. Mają oznaczenie lewa, prawa, mają tutaj, tu pod spodem mają oznaczenie gdzieś tam. O, tu mają taki napis i tam jest napisane, która to jest lewa, która to jest prawa. Żeby się zgadzały, dlatego że mają specyficzne takie części kompresyjne, co bardzo fajnie czuć na nodze. Bardzo fajnie to czuć. W ogóle mają jakiś taki, przeczytam wam zresztą, opis tych skarpetek producenta, żeby nie było, że coś ściemniam. Stanowiąc element zintegrowanego systemu but S-Fire plus skarpeta, wysokie skarpety S-Fire zostały opracowane, by współgrać z ocieplanymi ochraniaczami na buty S-Fire i długimi getrami na szelkach. Wplecione prowadnice kostek zapewniają efektywny obrót stopy podczas pedałowania i komfort. To są prowadnice kostek, jakby ktoś nie wiedział. To jest rzeczywiście coś wszyte, ale wow, to jest prowadnica. Tkany materiał antypoślizgowy napięcie jest zintegrowany ze strukturą skarpety. Nie wiedziałem, że to jest jakiś materiał antypoślizgowy napięcie, ale okej. Tkane panele wentylacyjne na podeszwie współpracują z otworami wentylacyjnymi obuwia, zapewniając komfortową jazdę. Amortyzowane strefy zmniejszają obciążenie w narażonych na nie miejscach. Współpracujące jako element całości systemu, wysokie skarpety S-Fire są dodawane do obuwia. Tak, rzeczywiście te skarpetki dostałem z butami. I nie wiem, no opis jest niesamowity. Skarpetki naprawdę świetnie się sprawdzają, są bardzo trwałe, są bardzo wygodne. To, co, tak jak mówię, przede wszystkim czuć, że działa, to jest ta strefa tutaj kompresyjna. I co? I na razie będę w nich śmigał.
póki się nie zajadą, a to chyba jeszcze trochę potrwa. Nie wiem, co to za mieszanka materiału, ale materiał jest naprawdę, tak jak mówię, bardzo trwały. No i tyle, jeżeli chodzi o najulubieńsze moje skarpetki. Lecimy dalej. A dalej mamy pedały. Podobno najlepsze pedały do XC, do CX, może do Gravela też. Shimano XTR w takim ładniutkim opakowanku, kupione od Niemca. Niemiec pod samą granicę gonił. Od Niemca, czyli w sklepie Bikester. Tutaj mamy bloczek SM SH51, ten, który tam mocniej trzyma i tak dalej. Pedały jak pedały, spakowane. Moim zdaniem w ogóle super to opakowanie wygląda, ma taką świetną grafikę i w ogóle, ale to opakowanie, obstawiam, że podnosi cenę pedałów o 50 zł. Chciałbym dostać takie pedały bez tej folijki w opakowaniu recyklingowym jakimś i wtedy byłoby pewnie trochę taniej. Naprawdę, producenci powinni się skupić na opakowaniach. Jeżeli chodzi o instrukcje i sprawy gwarancyjne, sporo producentów różnych akcesoriów robi już w ten sposób, że dostajemy kod, wpisujemy go na stronie mamy wszystkie potrzebne informacje, a dostajemy całość w takim minimalistycznym pudełeczku. Pudełko ładne, no ale na pewno to podnosi koszty. I co? Kręcą się fajnie. Standardowa oś, nie ta krótsza. Fajnie wyglądają. Teraz historia. Historia, jaką przeszedłem z tymi pedałami i ze sklepem Bikester. Na początku, bo w ogóle były bardzo dobre ceny na te pedały, na pedały Shimano ogólnie, więc wziąłem XTR-y za cenę 420 zł i przy okazji też zobaczyłem, że są dostępne pedały XT i pomyślałem, i też były w naprawdę super cenie, bo stały za 264,99 dokładnie. Więc pomyślałem, hej, wrzucę sobie XT do Gravela, te wrzucę do Przełaja, tak żeby nie zmieniać butów, bloków i w ogóle, żeby mieć jeden system, jeden standard w dwóch rowerach. Więc zamówiłem te, zamówiłem również pedały XT, czekałem, aż w końcu okazało się, że sklep cofnął moje zamówienie. W ogóle zrobiłem przelew i tak dalej. Sklep natomiast anulował moje zamówienie bez żadnego komentarza, no wiadomo. I co się okazało? Pomyślałem, że okej, pewnie machnęli się ze stanem magazynowym. Mieli na stronie, nie mieli w magazynie. Wchodzę po kilku dniach znowu na stronę sklepu. Te pedały są tak samo pedały XT, ale w cenie 272,99. Więc po prostu machnęli się z ceną, walnęli zbyt niską cenę i bez słowa komentarza anulowali moje zamówienie. Oddali oczywiście kasę. Za drugim razem zamówiłem już tylko pedały XTR, bo pedały XT kupię taniej od Polaka. Pewnie tak. Cena nie była już tak atrakcyjna po tej zmianie, po anulowaniu zamówienia. W każdym razie. Pedały na ten sezon, będę na nich śmigał, zobaczymy jak to lata, kręcą się naprawdę przyjemnie, są widać bardzo proste w serwisowaniu, w środku też jest konstrukcja prosta i przyjemna do serwisowania, więc na tym śmigam w tym sezonie przełajowym. I ostatnia rzecz, najnowsza rzecz, która wpadła, to są najnowsze okulary. Najnowsze okulary Rudiego, od Rudiego, nie od Rudego. Okulary Defender, Rudy Defender. Made in Italy, tu mamy Made in Italy. Włosi robią różne rzeczy, robią Fiaty, robią Alfa Romeo. Robią też Ferrari, więc mam nadzieję, że to będzie bardziej Ferrari. Z jedyną słuszną szybą na nasze warunki klimatyczne, moim zdaniem, czyli szybą fotochromatyczną. Okulary zrobione z grabchenu. Grabchen, tak to się wymawia. No oczywiście
super, super pudełeczko, tutaj mamy 30 zł. Koszty wytworzenia takiego pudełeczka, tu mamy kolejne 30 zł, koszty wytworzenia tego pudełeczka. O, tutaj mamy 50 zł, koszty wytworzenia tego pudełeczka. Tu mamy jakąś tą, tu mamy znowu woreczek za 20 zł i koszty rosną, a te okulary kosztowały niemało. Kupiłem je w Metrobikes. I to była miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu. Wyglądają moim zdaniem pięknie. Nie to, że na mojej twarzy, nie, ale ogólnie wyglądają pięknie. Wyglądają w ten sposób. Troszkę są gdzieś tak, w ogóle to jest jakieś takie połączenie moim zdaniem. Trochę mają w sobie coś z Jawbreakerów u Clay'a. Trochę coś z tych, co Vanderpool w nich jeździł na tym, na przełaju, wiecie, tamte. No w każdym razie, są subtelniejsze od Jawbreaków. To, co jest w nich bardzo fajne, a od czego Oakley teraz odszedł, to jest to, że możemy sobie tam wymontować poszczególne elementy. Oczywiście szyba jest też możliwa do wymienienia. W tych nowych modelach Oakley'a szyby są niewymienne, są zintegrowane z ramką. Moim zdaniem lepszy jest taki system. Są super, super lekkie. Są naprawdę leciusieńkie. To przez ten Grabhen. Tu mamy Made in Italy. Kolor jest w ogóle taki fajny, grabhenowy. I tak jak mówię, można sobie te elementy wymienić, rozkręcić, wykręcić. Zmienić te detale, kolorystykę detali, pewnie tam za niemało, obstawiam, że to kosztuje stówkę. Co jest fajnego w tych okularach, poza dużą fotochromatyczną szybą i fajną wentylacją, tu i tu, to regulowany nosek, można go sobie wyregulować w dowolny sposób, bliżej, dalej od twarzy. I regulowane zauszniki, co bardzo przydaje się w momencie, można sobie je bardziej tak ściśle do twarzy ułożyć albo dalej od twarzy. To bardzo przydaje się w momencie, kiedy jedziemy po jakichś wertepiastych, przełajowych ścieżkach. Tak, żeby nam nie spadły. Żeby się te okulary w przełaju powinny naprawdę dobrze siedzieć na twarzy. I nie spadać. I powinny dobrze służyć. Bardzo mi się podobają. Będę w nich śmigał i zobaczycie mnie w nich niedługo. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.